Zapraszamy. Dzień dobry panom. Jest 7 września 2013 roku. Spotykamy się na działkach Tulipan. Panie prezesie, co to za uroczystość? W dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Działkowca. Jest to tradycyjne święto podsumowujące nasze dokonania, to co żeśmy zrobili w 2013 roku. Chcemy ludziom podziękować za trud pracy, za włożony wysiłek, za to co robią dla tulipana, ale również z czego tulipan jest słynny na mieście, znany na mieście, gdzie uczestniczymy w różnych imprezach promujących nasz ogród, promujące nasze miasto. Jesteśmy naprawdę w całym kraju. Dopiero co wróciłem tydzień temu z Warszawy. Byłem zaproszony na Krajowe Dni Działkowca, gdzie otrzymaliśmy zaszczytne, najwyższe wyróżnienie dla ogrodu za to, co żeśmy zrobili w obronie związku, w obronie praw działkowiczów. A teraz do pana pytanie. Co teraz się na działkach uprawia? Najlepiej widać po naszej wystawie, która z roku na rok jest coraz bardziej uboga w płody, a coraz bardziej bogata w kwiaty. No ubywa upraw typu marchewka, cebula, za to pojawiają się krzewy, pojawiają się piękne kwiaty, byliny, pojawia się architektura ogrodowa. Coraz więcej działek przekształca się z typowo uprawowych działek w działki rekreacyjne, gdzie wypoczywa się, grilluje, odpoczywa po pracy. I działka częściej staje się już miejscem rekreacji i zresztą to widać w naszym ogrodzie. Ilość trawy w metrach kwadratowych zdecydowanie wzrosła się w ciągu tych ostatnich 5 lat. Czy działkę waszą działkę można nazwać rajem? Tak, pan o tym pisał już wcześniej, że znajdujemy się w rajskim ogrodzie, bo naprawdę ludzie poświęcają zarówno swój czas, swój wysiłek, ale również własne pieniążki i inwestują. Zmieniają altanki, inwestują w ogrodzenia i zmienia się, co jest efektem tego, że czwarty raz po kolei nasz ogród zwycięża w okręgowym konkursie na ogród roku. Zostawiamy w pokonanym polu bogate ogrody z Polkowic, z Głogowa, z Lubinia. Tą naszą zasługą to są ludzie, to oni decydują o tym, że tulipan odnosi sukcesy i za to im chcemy dzisiaj podziękować. Dlaczego pan uprawia działkę? Lubię to, bo nam nie wyjść. Jestem mieszkańcem blokowiska, a działki to są właśnie w większości taki ogródek dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Wyjdą z dziećmi, nie każdy lubi przy bloku siedzieć na ławce. Wielu z nas wędruje sobie do tego swoich tych 300 metrów kwadratowych, gdzie tam sobie może oddać się swoim marzeniom, fantazji swojej i troszkę przekształcić ten teren według swoich marzeń i wymagań. To piękno, które tutaj widzimy, to są przede wszystkim kwiaty, trawy, no i świeże powietrze. Mała architektura, no jest taki obszar nieskażony, czysty, bo mimo wszystko wiele programów, szczególnie tu w okresie ochrony środowiska, jest realizowane, między innymi selekcja odpadów, kompostowniki, więc to wszystko jest realizowane. No i przy tej okazji no mamy czysto. No coraz więcej kosiarek elektrycznych, coraz mniej spalinowych, coraz mniej huku w ogrodzie. Korzystamy z tego. Proszę. Z okazji miasta korzysta. Nie idź w kamerę.